Na swojej drodze edukacji wczesnoszkolnej nie spotkałam takiego nauczyciela, od którego czułabym, że mogłabym uzyskać wsparcie, dlatego chodzenie do szkoły raczej kojarzyło mi się z takim przykrym obowiązkiem. To oczywiście nie przeszkodziło mi później w tym, aby uzyskiwać dobre oceny, czy też w dorosłym życiu doskonale sobie poradzić. Natomiast wiem, że nie każde dziecko będzie tak silne i tak zmotywowane do tego, aby samodzielnie przejąć odpowiedzialność za niektóre aspekty w swoim życiu. Dlatego cieszę się, że Akademia Przyszłości i osoba tutora dla wielu z tych dzieci jest takim wsparciem w tym, aby przejść przez ten czas chodzenia do szkoły, posiadając takiego przyjaciela, starszego kolegę albo starszą koleżankę, który będzie pełnił taką funkcję takiego wsparcia, opiekuna. Może jak ktoś nie ma rodzeństwa, to starszego brata albo starszej siostry, która doda otuchy, powie, w jaki sposób przejść przez ten okres. Nie każde dziecko zwróci się z tym do rodziców, ponieważ rodzice najczęściej już opuścili mury szkolne dawno. Dlatego też tutorzy to są osoby, które nie mają zaawansowanego wieku. Dlatego relacje z tutorem można bardzo szybko i bardzo łatwo zbudować, będąc małym dzieckiem. I można go potraktować jako takiego przyjaciela, który pokaże, w jaki sposób ten bądź co bądź nie najłatwiejszy czas szkoły przejść z sukcesem i celebrować te sukcesy, które się w międzyczasie osiąga.